Cześć, mam na imię Agata i przygotowałam dla Ciebie kolejny trening. Będzie to, tak jak poprzednio, trening siłowy, ale tym razem oprócz hantli użyjemy sobie również gum miniband. Te ćwiczenia się będą świetnie uzupełniać, sama zresztą zobaczysz. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o ciężar, bardzo ważne tutaj jest dokładanie obciążenia, bo nawet najlepszy plan treningowy, jeżeli będzie bazował na cały czas tym samym obciążeniu, po prostu w pewnym momencie przestanie przynosić rezultaty, dlatego to jest takie ważne. I w domu oczywiście najlepiej sprawdzą się hantle regulowane, tam możesz sobie po kilogramie z treningu na trening dokładać. Oczywiście w przypadku gum też z treningu na trening możesz sobie zwiększać ten opór. Już bez zbędnego gadania, przygotuj hantle, wodę, matę, gumy miniband i zaczynamy. Stajemy sobie w lekkim rozkroku i wykonujemy krążenia ramion do tyłu. Po kilkanaście powtórzeń każdego ćwiczenia. Same barki. Staram się trzymać cały czas długą szyję i do przodu. Pamiętaj, żeby trzymać brzuch, nie wyginać się tutaj. Trzymaj do siebie cały czas napięty. I podnosimy ramiona góra i dół. Cały czas tutaj trzymasz ściągnięte łopatki i ten brzuch, pamiętaj. Stajemy szeroko i wyciągam je do jednej i do drugiej strony. Tutaj biodra są nieruchome. Skupiamy się na pracy w okolicach talii. Zatrzymujemy środek i skłony na prawą i na lewą stronę. Pamiętaj, żeby trzymać ten brzuch do siebie, łopatki ściągnięte. Ok, zatrzymaj się i przechodzimy do truchciku, delikatnie z nogi na nogę, praktycznie bez odrywania nóg. Ledwo co unosisz się nad podłogą. I wykonujemy krążenia teraz obszernie, blisko głowy, ramiona. W drugą stronę. I zatrzymujemy ramiona z boku, takie skrzydełka, pulsujemy. Te ramiona nie mają być takie spłaczające, napięte i hop, hop, hop. Przyciskamy je w dół. Dobrze, i teraz przyciągnij do łopatki i od siebie ramiona. Hop, hop. Momencik. Dobra, i podnosimy do góry. I wysuwamy ramiona blisko ciała, łokcie i wyprost do góry. Dobra, i teraz na bok i dajemy sobie taką naprzemienną pracę nóg, wypad nogi do boku. Dobra, i teraz tylko takie podskoki jak piłeczka, ręce z przodu i skręt. Możesz to ćwiczenie również wykonać bez skakania. I przenosimy się w drugą stronę. Nie obracaj się do boku. Cały czas kierujesz się do mnie. I na, drugą stronę. Tutaj ważne są proste plecy. I zaokrąglać plecy. Chcemy być prosto. Pupa mocno do tyłu. Kolano na zewnątrz. Ok, zatrzymujemy, opuszczamy biodra i teraz podnosimy biodra do góry. Tutaj to kolano prostujemy, ale nie do końca.
chwileczkę. Zatrzymujemy w dole i teraz odchylamy kolano na bok i wracamy. Pokażę Ci to przodem. Jeszcze momencik. Ok, teraz podnieś jedną rękę i drugą. I robimy to na zmianę. Prawa, lewa strona. Ok, zmiana nogi. Idę wyprost i w dół. Zatrzymujemy w dole i teraz odchylamy. Ok, i podnosimy jedną i drugą rękę. Ok, dostawiamy nogę. I teraz robimy tutaj lekki rozkrok, chwytamy za kostki, opuszczamy biodra, ręce wchodzą tutaj i podnosimy biodra do góry. I do góry. Biodra, opieramy ręce przed sobą, zmniejszamy rozkrok na szerokość bioder. Ugnij kolana, powoli okrągłe plecy, podnosimy się do góry, bierzemy wdech. Dobrze, rozgrzewkę mamy za sobą, przyszykuj ten swój sprzęt i idziemy do części głównej. Zaczynamy, mamy 40 sekund pracy. Zaczniemy od przysiadu, stajemy sobie w takim szerszym rozkroku, hantle kierujemy między stopy. Pamiętaj o tym, żeby plecy były wyprostowane. Teraz bokiem możesz zobaczyć, że to jest coś pomiędzy przysiadem a martwym ciągiem. Tutaj się lekko pochylamy, ale też schodzimy biodrami w dół. Kolana idą na zewnątrz i właśnie te hantle tak troszeczkę przypominają o tym, że nie możemy tych kolan kierować do siebie, tylko one właśnie muszą iść na zewnątrz, od siebie. Wydech do góry. Ok, mamy zrobione. I drugie ćwiczenie wykonujemy oczywiście z troszeczkę mniejszym obciążeniem niż na nogi, no bo oczywiście, że tutaj jest ta różnica w sile tych mięśni. Wykonujemy wyciskanie żołnierskie, ściągnięte łopatki. Pamiętaj o wydechu, kiedy podnosisz ręce do góry, wdech, kiedy ramiona opuszczamy. Jeżeli ten ciężar jest za mały, to się nie zmęczysz. Także pamiętaj o tym, żeby ciężar dobrze dopasować do siebie. Będziesz czuł, jak mięśnie palą. Ja mam tylko 2 kilo w tej chwili. Wracają przysiady. Ja mam tutaj kilogramy, tutaj mam 4 kilogramy. Pamiętaj, że to obciążenie jest w przypadku tylko po to, żeby pokazać Ci, jak wyglądają ćwiczenia. To, jaki Ty ciężar dobierzesz dla siebie, sprawa. Myślę, że osoba początkująca może sobie zastosować właśnie takie obciążenie. Ja pewnie bym musiała tutaj przytargać na dwór dużo cięższe hantle, ale to przecież nie o to chodzi. Ty masz ćwiczyć, ja Ci tylko pokazuję. Przysiady są zrobione. Wraca wyciskanie żołnierskie. Jeżeli ja tutaj już robię jakąś zmianę, Ty na przykład się zagapiłaś leciutko i dopiero widzisz, że ja już, kiedy ja już zaczynam robić drugie ćwiczenie, nie przejmuj się. Ja specjalnie tak obliczyłam ten czas, żeby gdzieś to jedno powtórzenie czy dwa powtórzenia były takie, powiedzmy, dodatkowe. Jeżeli udaje się szybkie zmiany robić razem ze mną, to super, jeżeli nie, to jak najbardziej też jest ok. Dobrze. Wyciskanie żołnierskie zrobione. Wracamy z przysiadu. Skrok, schodzimy i hop.
jest na podłodze. Trzymamy ściągnięte łopatki i do góry. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Klatka piersiowa do przodu, łopatki ściągnięte. Hop. Dobrze. Mamy. Wraca wyciskanie żołnierskie. Do siebie trzymaj i wznos do góry. Tutaj nie żadnej przerwy, ale mamy naprzemiennie ćwiczenie na dół ciała i górę ciała, więc jakby traktujemy tutaj w tej chwili czas na odpoczynek dla nóg, zaraz będzie odpoczynek dla barków, bo to jest ćwiczenie na barki. Wydech i wracamy. Wydech i wracamy. Dobra. I ostatnia seria. Przysiady. Rozkrok jest, łopatki są i schodzimy w dół. Hop. Raz, dwa i do góry. Hop. I w tym czasie robimy około 12 do 18 powtórzeń, w zależności jakie to jest ćwiczenie. Okej. I ramiona. Zaczynamy. Hop. Cały czas trzymamy napięty brzuch. Pamiętaj, że tak naprawdę najważniejsze jest, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, najważniejsze jest to, żeby starać się go kontrolować właśnie podczas wykonywania wszystkich innych ćwiczeń, a nie brzuszków, które oczywiście też można robić, ale nie one są drogą do tego sukcesu. Tutaj musimy pilnować brzucha w każdym innym ćwiczeniu, czy podnosimy ramiona, czy wykonujemy przysiad. Ten brzuch musi być zawsze napięty. Jeszcze jeden. Okej, bardzo szybko nam to poszło. Sam raz. Łyczek wody i przechodzimy dalej. Drugą część naszego treningu zaczynamy od ćwiczenia z gumą miniband. Zakładamy sobie ją na kostki. Stajemy sobie w takim wykroku. Ciężar ciała jest na nodze wykrocznej. Wykonujemy wznos nogi do tyłu. Pamiętaj o napiętym brzuchu. Łopatki trzymamy ściągnięte. Hop. I wracamy. Tutaj ważne, żebyś się nie wyginała, bo przy takim wyginaniu ciężko jest dopiąć pośladek, już nie wspominając o tym, że plecy cierpią. Włączam czas, 40 sekund pracy na każdą nogę. Hop i wracamy. Pamiętaj o łopatkach i do góry. Hop i wracamy. Wydech. Wydech, jest dopięcie i zwolniony powrót. Hop. Hop. Staraj się skupić na pracy. Kalorie sobie spalisz, jak pójdziesz na szybki spacer. Oczywiście teraz też spalamy kalorie, wcale nie mało, ale nie myśl o tym pocie, tylko pomyśl o tych palących mięśniach. Okay, zmiana nogi. Wydech. Mocno dopinamy pośladek. Tutaj ja nie mam się o co oprzeć, ale ty jak najbardziej możesz sobie tutaj położyć ręce na jakimś krześle czy stole. To nie jest żaden problem. Wydech. Wydech. Jeszcze 10 sekund. Ok. Drugie ćwiczenie. Teraz nogi odpoczywają. Ćwiczą ramiona. Jedna ręka w dół, druga ręka w dół i opuszczamy obie. Hop. Raz, dwa i dół. Raz, dwa i dół.
dreszcze. Pamiętaj, że tutaj łokcie nie opadają, całe ramię podnosimy, ramiona są wysunięte lekko do przodu. Hop. Ok, wystarczy. Wracamy z liftami. Brzuch, lekkie pochylenie i podnosimy. Raz i dwa. Spokojna praca. Okej, zmieniamy i hop. Powolutku wydech. Hop. I napinamy z wydechem. Tutaj naprawdę, jeżeli już ćwiczysz z gumami, to dawaj z największym oporem. Poradzisz sobie. Ok. Druga ręka dół i opuszczamy. Hop. Raz. Dwa. I w dół. Dopnij pięknie barki. Jedna ręka. Druga i opuszczamy. Hop. Trzymaj ładnie ten brzuch do siebie. Nie blokuj nóg. Miękkie kolana. Mocno pięty w podłodze. Dobrze, mamy. Zaczynamy. Noga do tyłu, trzymamy mocno nasz kor. Jeżeli najmocniejsza guma, jeżeli masz zestaw gum, to za mało, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć dwie, może nawet trzy. Wiem, że niektóre dziewczyny już tak długo ćwiczą z gumami, że naprawdę szaleją z tym oporem. Także tutaj nie ma granic. Ok, fajnie. Mam nadzieję, że czujesz. Ja czuję. A jeżeli nie czujesz, to dajesz kolejną gumę w następnej serii. Pamiętaj, że ten ruch ma być jak najbardziej obszerny. Jeżeli masz taki króciutki ruch, na przykład jak ja teraz, opór gumy jest za duży. Tutaj chcemy dopiąć pośladek. Jeszcze raz. Ok. Wracają hantelki. Hop. Raz. Dwa. I obydwie. Pamiętaj, łokcie są wysoko. Nie chcemy takiego ptaszka. Podnosimy łokcie. Wysoko. O. Ok. Prawa noga do tyłu. Wysoko. Jak dopinasz, to starasz się jeszcze przytrzymać i dopiero wracasz w dół. Zmiana nogi.
Ręce trzymamy, jak mówiłam, albo na jakimś podparciu, możesz też na biodrach. Mi jest najwygodniej trzymać tutaj lekko z przodu, ładnie ściągam te łopatki. I hop. Raz. Dopuszczamy. Jeszcze hop. Dobrze, jest zrobione. Wysoko i w dół. Wysoko. Bardzo się cieszę, że nagrywam dzisiaj na dworze, bo na pewno jeżeli sięgniecie po ten trening zimą albo późną jesienią, to będzie Wam się go przyjemnie robiło. Dzisiaj jest naprawdę fajna pogoda. Chłodny wiaterek, ale nie za chłodny. Idealna klimatyzacja. Dobrze, zmiana nogi. Już ostatni raz. I zaczynamy. Chwileczkę. Okej, dobrze. Stawiam ją do boku. Hop. Świetnie poczujesz barki w tym ćwiczeniu. Pamiętaj o zachowaniu poprawnej techniki i właśnie, żeby prowadzić te łokcie wysoko. Tak jak patrzysz na mnie od przodu, to widzisz, że tutaj masz taką prostą linię od dłoni poprzez barki. I tak właśnie staraj się ćwiczyć. Zerknij sobie w lustro. Na pewno będziesz w stanie skontrolować to i wyegzekwować tą fajną technikę. Już zbliżamy się do końca tej naszej drugiej części. Zaraz będziemy robić malutką przerwę i przejdziemy do kolejnej. W tej trzeciej części będziemy mieć jedno ćwiczenie. Będzie to ćwiczenie na prawą i na lewą nogę, a dokładniej martwy ciąg na jednej nodze. I teraz stajemy sobie tak, że lewa noga jest z przodu w wykroku, druga noga jest delikatnie z tyłu i wykonujemy zgięcie w stawie biodrowym. Tutaj nie robimy przysiadu, nie schodzimy nisko na tej nodze, tylko biodra zostają wysoko. I tylko jest skłon tułowia, hantle prowadzimy blisko nogi. Pamiętaj o napiętym brzuchu, teraz pokazałam, że to nie jest właśnie takie zejście jak do wykroku, tylko martwy ciąg, zostawiamy biodra wysoko. Włączam timer, będziemy ćwiczyć po 40 sekund na każdą nogę i zaczynamy. Zachowaj prościutko plecy, głowa jest przedłużeniem pleców. I teraz pokazuję, żeby się nie garbić, pamiętaj o ściągniętych łopatkach, klatka piersiowa wypchnięta do przodu, brzuch wciągnięty, ale nie powietrze, tylko mięśnia. I teraz znowu, czego nie robić, jaka jest różnica między okrągłymi a wyprostowanymi plecami. Ostatnie kilka sekund, energicznie prostujemy się do góry, mocno napinamy w górze pośladek. Ok, i zmiana nogi. Schodzimy w dół i pięknie wyprost do góry. Ta noga, którą mamy z tyłu, ona jest dla właściwie tylko po to, żeby dodać nam równowagi. Tutaj
To ćwiczenie również można zrobić w ten sposób, że ta noga z tyłu jest po prostu w powietrzu, ale ja tutaj wybrałam tą wersję, ona jest troszeczkę łatwiejsza, daje nam tak więcej stabilności, dzięki czemu czujemy się pewniej i nie ma tutaj obawy przed wywrotką, kiedy ćwiczymy z jakimś większym ciężarem. Kolejna zmiana strony i zaczynamy. Wydech do góry, wdech schodzisz w dół i wydech prostujesz biodro. Skup się na pracy pośladka. Tutaj naprawdę nie ma się po co śpieszyć. Tutaj trzeba zrobić ćwiczenie dokładnie i poszukać tych pracujących mięśni. Staraj się nie zacierać głowy. Pamiętaj o tym tempie, że w dół schodzimy troszeczkę wolniej, a do góry jest taki energiczny wyprost. Ale bez szaleństwa, energiczny, ale to nie jest robienie na czas. Zmiana nogi. I pamiętaj o obciążeniu odpowiednio stopy. Tutaj właśnie pokazuję tę wersję na jednej nodze, ale oczywiście możesz sobie wybrać. Tak jak mówiłam, ja tutaj wybrałam tę wersję z podparciem nogi na podłodze. Wdech schodzisz w dół i wydech. Mocno napinasz pośladki, jednocześnie trzymając pięknie napięty brzuch. Pamiętaj o łopatkach, bo one tutaj często nam opadają. Zmiana nogi. I zaczynamy wdech i wydech do góry. Te hantle, zwróć uwagę, że idą naprawdę blisko nogi. Jeżeli będziesz je wychylać za mocno do przodu, to będziesz prawdopodobnie czuć dyskomfort właśnie w plecach. Spokojnie sobie pracuj. Ok, zmieniamy nogę. I schodzimy w dół i wydech do góry. Wdech i wydech. Prostujemy się. To oczywiście ciężar jak zawsze dobierasz do siebie. Tutaj, jeżeli odpowiednio rozłożysz ciężar, to pracuje głównie ta noga wykroczna i też właśnie tego szukamy. Staraj się tej nogi zakrocznej nie angażować. Skup się na nodze, która jest z przodu i na pracy właśnie pośladka. Będziesz również fajnie czuła pracę nogi z tyłu. I jeszcze jedna zmiana. Zaczynamy. Wdech i wydech. Hop. Spokojnie dół i do góry. No i warto to ćwiczenie kontrolować sobie, nagrywając siebie, bo w lustrze tutaj nie ma za bardzo jak na siebie spoglądać, bo właśnie ta głowa jest idzie za ciałem, ale nagranie to świetnie pokazuje właśnie, czy plecy są wyprostowane, czy gdzieś tam ich za bardzo nie wyginamy w jedną albo w drugą stronę, bo unikamy tutaj zarówno okrągłego grzbietu, jak i wygięcia włók. Zmiana strony, wdech i z wydechem do góry. Staraj się schodząc w dół szukać takiego rozciągnięcia pośladka i kiedy wracasz do góry, mocno go spinasz. Staraj się spinać go już od samego dołu. Czyli kiedy jesteś w dole, mocno spinasz i ten właśnie to spięcie pomaga Ci wyprostować ciało. Jeszcze sekunda pracy i będziemy kończyć tą częścią. Spokojnie, wydech, hop. Już ostatnie powtórzenie. Dobrze, super. Przechodzimy do kolejnej części. W tej kolejnej części mamy dwa ćwiczenia i będzie to, pierwsze ćwiczenie będzie z gumą miniband, zakładamy sobie ją na kostki i będzie to krok odstawny, robimy sobie cztery kroki w jedną, cztery kroki w drugą stronę, włączam timer, będzie 40 sekund pracy w tym ćwiczeniu. Zwróć uwagę, żeby palce stóp były ustawione do przodu, stawiamy nogę odpięty, to jest bardzo ważne i ten krok jest taki
spokojny, tutaj nie robimy na czas. Pamiętaj, że chcesz jak najmocniej poczuć mięśnie. Tutaj nie patrzymy na to, żeby się spocić czy zasapać. Tutaj chcemy, żeby te mięśnie nas spaliły. I jeszcze raz, i jeszcze pewnie kilka razy będę Wam przypominać, że te palce są ustawione do przodu, stopy są równolegle do siebie ustawione przez całe ćwiczenie. Ten krok jest długi, ale tutaj oczywiście też patrzymy na opór gumy. Wrócimy do tego tematu. Teraz pokazuję Wam kolejne ćwiczenie. Właściwie już zaczynamy robić to kolejne ćwiczenie. Będzie to ćwiczenie na biceps. I tutaj uginamy łokcie do kąta 90 stopni. Podnosimy ramiona, prostujemy je tak, żeby były mniej więcej w linii prostej ramiona i barki. I pamiętaj tutaj o ściągniętych łopatkach. To jest bardzo ważne, żeby się nie gapić w tym ćwiczeniu. Klatka piersiowa jest do przodu, brzuch jest cały czas napięty, trzymamy go do siebie. I jeszcze jedno powtórzenie. I wracamy do naszego ćwiczenia na pośladki, czyli krok odstawny. Zaczynamy. I tutaj w zależności od tego, jaką masz gumę, to oczywiście ten krok może się różnić, ale staraj się zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli masz tutaj gumę o dużym oporze, to ten krok powinien być obszerny. Jeżeli nie jesteś w stanie zrobić obszernego kroku, to warto by było wziąć gumę o mniejszym oporze i jednak skupić się na tym, żeby ten ruch był długi i w pełnym zakresie. I zmieniamy ćwiczenie. Jeszcze tutaj, za momencik, bo czasami zdarza się w tej serii ćwiczeń, że gdzieś tam, mimo tego, że czas upływa, ja ćwiczę dalej, bo po prostu chcę, żeby tutaj było na prawą i na lewą stronę ćwiczenie wykonane porówno. My już robimy to nasze ćwiczenie na ramiona. Pamiętaj o oddechu. Tutaj wdech, wydech, prostujesz bok i opuszczasz ramiona. Ściągnięte łopatki, mocno od siebie wysuwasz te ramiona do boku. I wracamy do kroku odstawnego. Obszernie. Tutaj, jeżeli naprawdę jesteś w stanie rozciągnąć gumę o dużą porze, to jak zawsze możesz sobie dokładać, czyli albo najmocniejszą, albo do najmocniejszej dodać jeszcze gumę w jakimś tam małym oporze i w ten sposób sobie stopniować to obciążenie. Dołączyłam do tego treningu właśnie gumy, bo jeżeli chodzi o trening dolnych partii, to gumy i hantle świetnie się uzupełniają, bo właśnie jeżeli chodzi o gumy, to one dają nam możliwość wykonywania fajnych ćwiczeń, jeżeli chodzi o ruch odwodzenia. Ok. Tutaj kończę serię i wracam do ćwiczenia na biceps. Stajemy na lekko ugiętych nogach. Pamiętaj, żeby tutaj się nie usztywniać. Pięty są mocno w podłodze, łopatki ściągnięte, brzuch do siebie. Uginasz ramiona do kąta prostego i odsuwasz ramiona mocno na bok. Cały czas na ściągniętych łopatkach. Pamiętaj o tym, że ten ruch jest nie do przodu, tylko mocno do boku. To jest jedno z tych ćwiczeń, gdzie właśnie warto kontrolować ten core, czyli właśnie ten napięty brzuch. Wracamy do kroku odstawnego, obszernie. Tutaj jeszcze bardziej akcentuję to pociągnięcie, czyli ono jest takie energiczne, ale też oczywiście w pełni kontrolowane. Energiczne pociągnięcie i troszeczkę wolniej dostawiamy. Pamiętaj, że nie stoimy tutaj na baczność, jesteśmy na takich lekko ugiętych nogach i jeszcze raz przypominam, że stawiamy nogę odpięty i palce są skierowane na wprost. Stopy są równolegle. Biodra są lekko wychylone do tyłu. I jeszcze tutaj skończę serię na tą prawą nogę. Ok. I wraca ćwiczenie na biceps. Uginam ramiona od siebie i opuszczamy. I wydech od siebie. Tutaj wydech, wydech, daleko ramiona i wracamy dół.
Już jest końcóweczka. Ostatnie powtórzenia. Ok, super. Ta część już skończona i przechodzimy do kolejnej. Teraz będziemy potrzebować tych naszych troszeczkę lżejszych hantli do ćwiczenia na nasze ramiona i cięższego będzie wznos bioder. Zaraz Ci pokażę. Zaczynamy, włączam timer. Mamy 40 sekund pracy w każdym ćwiczeniu, więc znowu po kilkanaście powtórzeń sobie zrobimy. Kładziemy się na plecach, opieramy hantla, podnosimy wysoko biodra i opuszczamy, ale nie siadamy. I hop. Wysoko z przytrzymaniem i powoli w dół. Wydech, tutaj mamy stopy na szerokość bioder albo odrobinę szerzej i opuszczamy. I wydech i wdech. Hop. Ten mój hantel w tej chwili waży 10 kg. Ok, odkładamy i będzie ćwiczenie na triceps, czyli na to tutaj, co zawsze z tym walczą wszystkie kobiety. Ok, uginamy w kierunku do uszu, łokcie mamy w miejscu i prostujemy. Łokcie są, praktycznie nie ruszają się z miejsca. I wydech. Wdech powoli i wydech energicznie. Tutaj staraj się porządnie ugiąć te łokcie, żeby było jak najwięcej pracy dla tego mięśnia. Ok, dobrze. Wracają hantle. I podnosimy biodra góra. Hop. Mocno trzymaj brzuch do siebie, tak żeby plecy nie były wygięte, bo jeżeli puszczasz ten brzuch, to może się zrobić coś takiego. Tego bardzo nie chcemy. Brzuch do siebie fajnie wciągnięty. Ok, dobrze. Zmiana na nasze lekkie hantle. Ramiona do góry wyciągnięte, uginamy i w górę. Mocno uginamy łokcie i w górę. Wdech. I wydech. Ale super czuć te mięśnie, jak pracują. Hop. Jeszcze jeden. Ok. Zamieniamy na cięższego hantla. Jeżeli ty masz tylko jeden zestaw, powiedzmy tych hantli regulowanych, to po prostu musisz wcisnąć pauzę, szybko sobie dokręcić i dołączyć z powrotem do mnie. To ćwiczenie również super będzie, jeżeli albo jakiegoś cięższego kettla. Spokojnie, wydech i wracamy. Ok, hantelki. Opuszczamy i w górę. To jest nasza trzecia seria, będzie jeszcze jedna. Coraz więcej dziewczyn prosi właśnie o takie treningi siłowe. Bo marzy im się właśnie takie wyrzeźbione ciało, niekoniecznie bardzo szczupłe, ale gdzieś tam z taką lekką definicją mięśni, albo po prostu takie fajne, jędrne, zwarte. I właśnie takie ćwiczenia, jakie teraz wykonujemy, będą Twoim sprzymierzeńcem. Szczególnie jeśli właśnie ćwiczysz w domu. Niestety w domu no nie ma tyle sprzętu, co na siłowni. Nie ma maszyn. Ale naprawdę można zrobić bardzo wiele. I hop. Bo musisz pamiętać, że
czy ćwiczysz w domu, czy na siłowni, to obowiązują Cię te same zasady. Czyli po prostu ten mięsień, żeby gdzieś tam ciągle się rozwijał, potrzebuje dodatkowego obciążenia, coraz większego, bo się przyzwyczaja. I niestety tego nie przeskoczymy. Także okej, i wracają ćwiczenia na triceps. Uginamy. Niestety tego się nie przeskoczy. Ale wiem, że lubicie ćwiczyć z troszeczkę większym obciążeniem, niekoniecznie właśnie skakać każdego dnia. Chociaż to też jest bardzo fajne, bo to serce nam popracuje. O, już się robi naprawdę ciężko, mimo że mam wcale nie takie ciężkie hantle, ale staram się to robić właśnie tak dokładnie, w dobrym tempie, powoli w dół i mocno tutaj energicznie dopinam w górę. Okej, super. Kolejną część mamy zrobioną. Teraz właściwie już bez odpoczynku przejdziemy do ostatniej, a będzie to ćwiczenie na brzuch i będziemy robić 40 sekund ćwiczenie i zrobimy sobie 15 sekund przerwy. I właśnie zaczynamy, pokazuję Ci. Pierwsze to będzie spięcie, drugie wznos do góry. I już zaczynamy. Spięcie i wznos. Do takiego siadu równoważnego. Raz i dwa. I w górę. To było moje ćwiczenie numer jeden na wakacyjnym wyjeździe. Właśnie przy plażowaniu sobie je odpalałam. Raz i dwa. Jeden krótki do góry i jeden długi. Dobrze. Sekunda odpoczynku i będą jeszcze trzy serie tego ćwiczenia. I to już będzie koniec. Naprawdę niewiele nam zostało. Dobra. I zaczynamy. Jedno krótkie i długie. Okej, odpoczywamy. Jeszcze dwa razy. O, ja już czuję. Pod koniec będzie ciężko. Ale postaram się zachować pokerową twarz. No, te 15 sekund. Gdybym nie to, że sama sobie ustawiłam, to bym pomyślała, że ktoś mnie oszukuje. Ale to faktycznie było 15 sekund. Zleciało jak 3. Okej, odpoczywamy. Ostatni raz. Daj znać w komentarzu, albo najlepiej na Instagramie, bo tam jestem najczęściej, jaki ma być kolejny trening. Ja zawsze biorę Wasze sugestie pod uwagę. Tak naprawdę zawsze się tym kieruję. O, mój brzuch umarł. Okej, szybciutko zrobimy już bez zatrzymywania takie ściąganie.
kroczek do przodu, rozciągamy biodro. Bardzo krótkie rozciąganie, dosłownie te mięśnie, które gdzieś tam najmocniej dostały w treningu, to sobie je rozciągniemy. Znowu noga do przodu, tutaj z przodu przy zgięciu biodra będziesz czuła, jak się rozciąga. Nisko w dół, trzymaj brzuch do siebie. Okay, zmieniamy nogę, dajemy krok do przodu, opuszczamy biodro, stopa do wewnątrz, z tyłu kolano w dół i przyciągamy piętę do pośladka. Tutaj będziesz czuła zarówno tutaj udo z przodu, jak i pośladek przeciwnej nogi. Możesz potraktować to, co teraz robię, jako taki pokaz i na przykład poświęcić sobie więcej czasu na to rozciąganie. Dobra. Wysuwamy drugą nogę, stopa do wewnątrz, kolano w dół, pięta do pośladka. I puszczamy. Podnieś biodra do góry, wciśnij pięty, będziesz czuła tył uda i łydki. Staraj się wyprostować plecy, wyprostować kolana. Ważniejsze są plecy. Jeżeli nie możesz wyprostować i kolan, i pleców jednocześnie, to ważniejsze są dla nas plecy. Ok. Klęk. Rozciągamy jeden bok i drugi. I podnosimy ramiona do góry, chwyć łokieć, przyciągnij do siebie i rozciągamy to, co w tej przedostatniej serii ćwiczeń pracowało, czyli triceps, druga strona. Dobra, splatamy dłonie, teraz okrągłe plecy i wdech, klatka do przodu i jeszcze raz okrągłe plecy. I wdech. Jeszcze dwa razy. Dobrze. I teraz w dużym rozkroku przenieś ciężar ciała na jedną stronę. Tutaj poczujesz też wewnętrzną stronę uda. Palce zadarte. I na drugą stronę. Kolano na zewnątrz, ale jeżeli tutaj nie jesteś w stanie, całe można na paluszki. Ok, szeroko nogi, skłon. Zmniejszamy rozkrok na szerokość bioder, okrągłe plecy, luźno puszczamy i rolujemy. Ok, wdech. I wydech. Jeszcze dwa. Pełne płuca. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Ok, super. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny trening. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że masz do dyspozycji jakieś tam cięższe hantle i faktycznie poczułaś, jak te mięśnie mocno pracują. I pamiętaj, żeby koniecznie dać mi znać, co nagrywamy następne. Ja naprawdę bardzo cieszę się, kiedy mi piszecie. Nie zawsze odpisuję, ale wszystko czytam. Także miłego dzionka, buziaki, pa, pa!